Witajcie. Mamy dzisiaj 31 października 2016 roku, godzinę 7:08 na zegarku, a ja jestem w pracy dzisiejszego dnia, ale spoko, nie narzekam na to, bo to jest jeszcze jeden dzień w tym miesiącu, gdzie dobiję jakieś kilometry. I pomyślałem, że coś nagram, bo ostatnio mało nagrywałem. O tym jeszcze opowiem, dlaczego, co i jak, ale póki co stwierdziłem, że włączę kamerkę, powiem parę słów. Dlaczego? Zbliżają się, już za pasem są właściwie święta cmentarne, czyli wszystkich świętych, potem dzień zaduszny. I jak co roku zaczyna się ta sama kołomyja, można powiedzieć. Ja osobiście za tym świętem nie przepadam, ale nie dlatego, że nie dopada mnie atmosfera tych świąt, w sensie wspomnienia o zmarłych, bliskich, rodzinie. Chodzi po prostu o tą całą otoczkę, która nas otacza. Słuchajcie, zaznaczę, że tu jest zatrzymany pojazd. I to bodzio. Podlinkuję wam tutaj gdzieś na dole, tu gdzieś, czy zrobię anotację lub w opisie filmu będzie mój artykuł, który popełniłem na moim drugim blogu, korfanhedlicznie, parę lat temu, na temat wszystkich świętych. Święta, dlaczego wtedy napisałem, dlaczego go nienawidzę. Co roku sobie czytam ten tekst i wiecie co, nic bym nie zmienił w tym tekście, absolutnie nic. Bo ja powiem wam tak, jakim ja jestem człowiekiem. Nie lubię obłudy, nie lubię strasznie zakłamania, a w to święto wychodzi z ludzi naprawdę wielka obłuda. Ja nie lubię tak zwanych świąt masowych, czyli pasterek, nie lubię właśnie cmentarzy wtedy, ponieważ ja jestem wielkim entuzjastą cmentarzy, takich miejsc. Lubię tam, lubię je odwiedzać, jeżeli mam okazję jakiś nowy cmentarz zobaczyć, szczególnie bardzo stary. Poczuć klimat, porobić parę zdjęć, przejść się, troszeczkę porozmyślać, ale nie lubię, kiedy jest tam masa ludzi. Szczególnie nie lubię tego, kiedy przyjeżdżają najczęściej właśnie wtedy ludzie, którzy byli za granicą, są gdzieś na drugim końcu Polski, przyjechali na to święto akurat do rodzinnego miasta. Ludzie, których znamy z dzieciństwa, ludzie, których znamy ze szkoły, koledzy, koleżanki, jakaś dalsza rodzina. I po prostu zamiast przywitać się serdecznie, wymienić parę słów i w ogóle, zazwyczaj jest tak, że ludzie idą w lans, kobitki kupują sobie futra z norek, jeszcze jest schemat z dawien dawna znany. Każdy próbuje się pokazać, bo ma okazję, tak? To jest dla nich okazja, żeby się pokazać i również dla wielu okazja, żeby pochlać. Ale najczęściej bywa tak, że widzisz człowieka pierwszy raz od wielu lat, a ten ktoś udaje, że cię nie widzi. Ja osobiście mam tu głęboko w dupie, z tym, że mi żal tych osób, tak? Że udają, że cię nie widzą. Ja nie mówię to też o sobie, o moich tam jakichś znajomych, tylko o ludziach, którzy to przeżyli, tak? Że widzi kolegę, z którym wspólnie kiedyś miał braterstwo krwi w podstawówce, a teraz cię widzi i udaje, że cię nie ma. Poza tym ja w grudniu ubiegłego roku straciłem drugiego dziadka. Zmarł mój dziadek. Przeżyłem to strasznie, nadal to przeżywam. Będę przy jego grobie tego dnia, ponieważ czuję się odpowiedzialny za to i z babcią po prostu tam pojedziemy i będę tam, zapalę świeczkę, postoję, pomyślę, podumam, ale po prostu nie będzie tej atmosfery, którą bym chciał, bo dookoła będzie masa ludzi, wszyscy oczywiście znicze, wielkie reklamowy, wszystko tego, muszą obejść, tak, muszą tego, blans i w ogóle tego. Tego nie lubię, bo w tym święcie tego nie ma, tej zadumy właśnie, tylko jest to, że
oparcie na, powiem szczerze, na podpublikę wszystkiego. Ja tego nie lubię, ja wolę na cmentarz pójść sobie najczęściej po zmroku w jakiś dzień, kiedy wiem, że na pewno na cmentarzu jest pusto, kiedy ja mogę poczuć jakąś więź bardziej emocjonalną z moimi, z moją rodziną, która odeszła, ze znajomymi, z przyjaciółmi, których już nie ma. Jak mówi piosenka TSA 51 cmentarną aleją, szukam Ciebie, mój przyjacielu. Ale w to święto naprawdę jest, po prostu wychodzi ludzka głupota, ludzki idiotyzm. Ja tego nie lubię strasznie. Jedynym pozytywem tego święta jest fakt, że jest to święto po prostu wolne jest wtedy. Ja w Dzień Zaduszny też mam wolne, ale nie dlatego, że jest wolne w pracy, tylko dlatego, że muszę jechać do lekarza na obserwację rany po wypadku, zdjęcie szwów i dlatego mam wolne, ale musicie wiedzieć, że te święta, cieszę się, że nie wyjeżdżam na drogi, ponieważ no, jest tylu idiotów i debili drogowych, że to jest po prostu masakra. Ludzie, którzy cały rok nie jeździli samochodem, wyjeżdżają na drogi, udają wielkich driverów, a my po prostu zawodowi kierowcy, którzy na co dzień jeździmy tysiące kilometrów, drżymy o swoje życie, zdrowie i życie tych debili, na których trzeba uważać. Przykładem może być to, co napisałem ostatnio na Facebooku, czyli sytuacja, która mi się zdarzyła w tamten piątek. To było, wyjechałem z mojej firmy, jest droga dwupasmowa, tak powiem, w każdym kierunku są dwa pasy oddzielone ekranami dźwiękochłonnymi, jest pierwsze przejście dla pieszych, są światła, ja no, miałem, no, ważyłem tak około 20 ton, wyjechałem, no rozpędzam maszynę, tak wiadomo, zabudowany, nie będę wcisnął, no jechałem około 45 km na godzinę, nagle wyprzedził mnie czarny SUV, który miał zdrowo 70 na zegarku, a może nawet więcej, ale nie będę już tam koloryzował, żeby nie było. No i ten facet wyprzedził mnie, jest ode mnie około 40 metrów nagle. Stanął po prostu w miejscu, dał po handlach i stanął przed przejściem dla pieszych. Na lewym pasie będąc cały czas, a do przejścia dla pieszych zbliżała się kobieta w średnim wieku z małym dzieckiem, prawdopodobnie była to babcia z wnuczkiem, z wnuczką. I on radośnie macha, żeby one przeszły przez ulicę. Kiedy ja jadę i już mam nogę na hamulcu i wiedziałem, że jeżeli się zatrzymam, to na pewno nie przed samym przejściem dla pieszych, ale mądrość tej kobiety nas uratowała, ponieważ kobieta pokiwała mi porozumiewawczo głową, machnęła ręką, żebym jechał, udało się, uniknęliśmy tragedii. To jest przykład na to, jakimi debilami są ludzie i dlatego też, słuchajcie, nie dziwcie mi się, że jeżdżę używając wideo rejestratora, jadąc, właśnie go włączam, bo mi się telefon podładował, że nagrywam wszystko jak jadę, bo potem ewentualnie, gdyby była taka sytuacja, mam dowód w sądzie na to, że ktoś zawinił, tak? No oczywiście moja wina by była, gdybym stała się tragedia, bo kierowca musi być gotowy, chociaż nie. Mentalnie nie, ale fizycznie tak, tak? Byłaby moja wina, a kamera by pozwoliła, że prowodyrem tej sytuacji na pewno nie byłem ja. I dlatego w te święta cieszę się, że dzisiaj jeszcze przejadę, a jutro, że już nie będę musiał siadać za kierownicę, bo po prostu w te święta tak już jest, że no po prostu masa niedzielnych kierowców wyjeżdża. Ja nie mówię o wszystkich, prawda, bo ja nie uważam siebie za mega, super, ekstra, hiper drivera, tylko mówię tutaj na bazie 11-letniego doświadczenia, tak, że naprawdę niektórzy ludzie nie mają rozmysłu i jeszcze uważają się, że to nie oni, tak. Szczególnie ci, co mają super wypasione fury, które myślą za nich, praktycznie musi tylko trzymać kierownicę i nic więcej, gaz, hamulec, tak. Reszta to komputer. Czegoś takiego nie lubię i w te święta, czy to majówka, czy to Boże Narodzenie, kiedy zazwyczaj przed Bożym Narodzeniem jest wiele pracy w każdej branży, w transporcie, bo to wiadomo, towar trzeba porozwozić, bo ludzie chcą mieć czy to meble, czy to nie wiem, AGD, RTV, czy to nawet nie wiem, jakieś produkty spożywcze jakiegoś tam przeznaczenia, czy kosmetyki, czy tam inne pierdoły. Ludzie chcą to mieć przed świętami, bo na święta trzeba mieć to w domu już, żeby na święta tak spokojnie sobie usiąść i my potem zapieprzamy jak głupi, tak?
bo klienci dzwonią, bo coś tam, bo jeszcze tego nie ma, bo tego nie ma i zawsze w grudniu jest masa roboty, a przed świętami człowiek chciałby już na spokojnie popracować i nie może, tak, bo jadą ludzie na święta i zachowują się jak barany nieraz i tego nie lubię. Bo nie mówię, spoko, ludzie mogą jeździć po drogach, od tego są samochody, od tego są drogi, tylko gdybyśmy mieli w sobie więcej kultury i rozeznania, byłoby zupełnie inaczej. Ja cały czas uważam, że na polskich drogach nie ma czegoś takiego jak kultura jazdy płynnej. Nie trzeba jechać szybko, trzeba jeździć płynnie po prostu, tak? Ustępować sobie miejsce na drodze. I ja naprawdę, uwierzcie mi, bardzo lubię jechać osobówką i w czasie jazdy osobówką pomagać samochodom ciężarowym. Czyli na przykład, jeżeli jedzie za mną w terenie zabudowanym ciężarowy samochód i rozpędzimy się, bo jest kawałek prosty, ja widzę, że on jedzie i będzie miał krótką drogę hamowania, to mu zjadę na lewy pas, niech on sobie jeszcze dojedzie i wtedy jest wszystko super. Nie ma problemu. Ale wracając do już tej otoczki, do tej otoczki wszystkich świętych, cmentarza i w ogóle, wiem dokładnie, że na cmentarzu jak będę, nie poczuję tej atmosfery, która powinna być, która była kiedyś i po prostu odwiedzę groby moich zmarłych z rodziny i nie tylko, ale po prostu jakoś nie czuję się tam za komfortowo właśnie w te dni. Cieszy mnie natomiast, że spotkam się z rodziną, bo rzadko mam okazję. Mój tryb życia, moja praca pochłania cały mój czas. Ja jeżdżę i śpię, więc ja z moją rodziną, z którą mieszkam, mam po prostu rzadki kontakt, a już pojechać gdzieś do kogoś, porozmawiać, popić kawę chociaż, no to jest w ogóle masakra. Ale na szczęście ja mam bardzo wyrozumiałą rodzinę, wyrozumiałych znajomych, którzy rozumieją, że po prostu czasami mnie nie ma, a jeżeli już jestem, to jestem tak wykończony, że nie dziwię się, że ja odpadam, tak? Już nie mówię tu o spotkaniach z kolegami przy dobrym alkoholu, kiedy kiedyś potrafiłem całą noc pić, jeszcze przyjść do domu, coś obejrzeć film i dopiero iść spać. Teraz godzina pierwsza, druga, ja już odpadam. W sensie nie, że alkohol mi ścina, tylko zmęczenie mi ścina i muszę iść spać. Ale taki tryb życia wybrałem i jestem zadowolony z mojego wyboru, bo lubię to, co lubię, tak? To jest jakaś misja i w ogóle. Ale wszystkich świętych właśnie najbardziej przeszkadza mi ta obłuda pieprzona, bo te cmentarianki, ten cały lans i w ogóle. Ja w ogóle zamierzam, nie wiem, w ogóle czy ja telefon wezmę na cmentarz. Ogólnie jeżeli chodzi o podejście duchowe, to nie wiem, czy opowiadałem o tym, ale ja jestem agnostykiem, zdeklarowanym agnostykiem, czyli wierzę w siłę wyższą, nazywają mnie to różnie, Bóg, karma, los, ogólnie coś, wierzę, że coś jest nad nami, jakaś siła wyższa, dobra siła wyższa, ale nie uznaję żadnej religii. To znaczy, gdybym chciał się pomodlić, to mi jest obojętne, czy ja wejdę do synagogi judaistycznej, czy wejdę do cerkwi prawosławnej, czy do kościoła katolickiego. Jest mi to bez różnicy, bo wszędzie jest, jeżeli jest Bóg, to jest ten sam Bóg. I te różnice między religiami mnie na poziomie podstawowym tak śmieszą, że im bardziej bym się w to wgłębił, tym bardziej jestem agnostykiem. Prosty przykład wam podam, że jest taka zasada w kościele katolickim, że kobieta może do kościoła katolickiego wejść w czapce, nakryciu głowy, tak? No, te klasyczne mochorowe berety, tak? Kobietki przychodzą, mochorowy berecik, tak? A facet musi zdjąć czapkę, tak? Ja znam tylko jeden przypadek w mojej historii życia, kiedy ksiądz, bo kiedyś byłem katolikiem, byłem ministrantem nawet, powiedział: proszę państwa, drodzy wierni zgromadzeni, proszę wszystkich mężczyzn, żeby założyli czapki w tym momencie, bo w kościele jest tak zimno, że ja nie chcę, żebyście się przejmili. To był jedyny raz, kiedy usłyszałem takie słowa z ambony. Naprawdę było tak zimno w kościele, że nawet najtwardsi faceci w podwójnych kalesonach i podwójnych skarpetach dojrzeli z zimna, mimo że było skupisko naprawdę masy ludzi w kościele.
I tak się stało, no ale ogólnie czapki się nie zakłada. Z drugiej jednak strony, wyznawcy judaizmu muszą mieć na sobie nakrycie głowy mężczyźni, a kobiety nie. I teraz ja się pytam tutaj, co to Bogu robi za różnicę, kto założy czapkę, kto nie, tak? Lub też na przykład, że w czasie chrztu dziecka prawosławnych kobieta nie może być przy chrzcie, bo jest nieczysta czy coś. No to jest już po prostu selekcja jakaś ludzi i nie to po prostu... Ja to ignoruję, bo chore zasady, które wymyślił człowiek, mają mieć wpływ na coś tam i dlatego jestem agnostykiem, tak? Dlatego też sama msza na cmentarzu nie jest dla mnie... Po prostu ja nie uczestniczę w tej mszy, tylko jestem tam, bo opiekuję się babcią, która na pewno zmarznie. Będę przy niej, będę jej kierowcą, będę chciał być jej wsparciem i w ogóle w te dni. I tyle, tak? A pójście wieczorem na cmentarz. Kiedyś miało klimat, teraz już nie ma. Teraz już tego nie ma i po prostu jest dziwnie, tak? Mnóstwo młodzieży, która odwala różne rzeczy i ludzi, którzy po prostu idą tam, bo idą, bo taka jest moda i w ogóle. Także ja podchodzę do tego tak, no wspominam moich zmarłych, wspominam ich wszystkich, że byli. Bardzo brakuje mi wielu osób, które odeszły w ostatnim czasie, a powiem wam szczerze, że człowiek dłużej żyje i odchodzą osoby, które naprawdę były nie tylko naszą rodziną, ale znajomymi, przyjaciółmi lub po prostu no takimi ludźmi znanymi z widzenia, którzy zawsze byli w obecnym krajobrazie, a ich nie ma. Naprawdę to do człowieka dociera, że jest nam ich brak. W ostatnim czasie, jak powiedziałem, straciłem dziadka, który zmarł nagle. Zmarł 2 lata temu bodajże mój kolega z orkiestry, który naprawdę, mimo tego, że miał wiele wad dla niektórych, dla mnie był tak pocieszną postacią, że do dziś historie, które opowiadał i które przeżyłem razem z nim na różnych wyjazdach z orkiestrem, to są po prostu fenomeny. Fenomeny żartu, fenomeny humoru, fenomeny takiej beztroski życiowej i w ogóle. 3 lata temu, czy 4, zmarł mój kolega z liceum, z którym wyjeździłem dziesiątki kilometrów rowerem, bo nie będę mówił setki, ale dziesiątki kilometrów jeździliśmy razem i nawet nie wiedziałem, że był chory śmiertelnie i że pewnego dnia po prostu pisaliśmy jeszcze sobie na Facebooku, wymienialiśmy wiadomości, zapraszałem go, żeby przyjechał do Śląska, gdzie wylądował zaraz po wojsku. Żeby przyjechał, napilibyśmy się piwa, pojechaliśmy rowerem, pokazał, co się zmieniło na tych szlakach, które przemierzaliśmy. No i dostałem wiadomości, że nie wie, kiedy przyjedzie, czy w ogóle przyjedzie, a później okazało się, że niestety, ale odszedł i nie ma go wśród nas i najbardziej bolesne było to, że na jego pogrzebie były tylko 4 osoby z naszej klasy, klasa miała 28 osób, 4 osoby na jego pogrzebie. Fajne świadectwo, nie? Ale jego śmierć dała do myślenia wielu osobom i ja się cieszę z tego, że trochę ruszyło to ludzkimi umysłami, bo dla mnie zawsze będzie bardzo pozytywną postacią, również tragiczną, ale na pewno odwiedzę jego grób, i też no, zmarło parę osób, które znałem i na pewno będę o nich myślał tego dnia, bo dla mnie to jest istotne, ale niestety bardzo będzie mnie gryzła ta otoczka, której nie lubię po prostu, nie lubię tej otoczki wszystkich świętych. Tych ludzi, za 400 metrów na rundzie prosto, drugi wyjazd. W ogóle niewyciszone telefony komórkowe i te rozmowy jakieś tam, ludzie, którzy przychodzą na cmentarz już nachlani, już myślący o tym, że zaraz po wyjściu z cmentarza idziemy do domu i oczywiście wódzia jak na wizji, to tego po prostu nie lubię, bo wiem, że my jesteśmy Słowianami, że każdą okazję ku temu, żeby się napić, wykorzystujemy bardzo sucie, że tak powiem. Sucie i sycie. Sycie przy suto zastawionych stołach. Bo tak się po prostu dzieje. I... Boże, nie.
znowu mi ucieka płyn chłodzący. Liter dziennie dolewam Borygo do Axora teraz. Serwis twierdzi, że płyn nie ucieka. No to niech twierdzi tak dalej. Tak więc... 500 metrów. Tego po prostu nie lubię i nie trawię w tym święcie. Jednak mam nadzieję, że jakoś przeboleję ten dzień. Bo dla mnie to jest dosyć trudne. Upada we mnie wtedy wiara w człowieka, a tym bardziej, im bardziej ten świat dąży do jakiejś tam nowoczesności w ogóle. Oczywiście zniosę pytania. Wiecie co, nie lubię pewnej rzeczy, tak? Ja nie mówię o rodzinie, bo rodzina to jest w ogóle rzecz... Rodzina dla mnie to jest rzecz święta, ale na przykład podchodzi do ciebie znajomy, tak? I się pyta, co u ciebie? On się pyta, tak? To jest standardowe pytanie. Więc skoro znajomy się mnie pyta, co u mnie, więc mu opowiadam, słuchaj stary, od roku jestem kierowcą ciężarówki, tak? Jeżdżę po Polsce, wożę to i to, pracuję w takiej i takiej firmie, już na poziomie zdania jestem kierowcą ciężarówki, mówiąc od roku, ta osoba już mnie nie słucha. Nie interesuje jej to, więc pytanie, po co się pyta taka osoba? No po co się pyta, skoro i tak to zleje ciepłym moczem? Jeżeli widzę kolegę, którego nie widziałem naprawdę kupę lat i pytam się, co u niego, to jestem jak otwarta księga, tak? Zamieniam się w sług i słucham, co u niego, bo chcę wiedzieć, co się działo przez ten czas, kiedy nie widzieliśmy się, nie mieliśmy okazji porozmawiać, przybić piątkę, chociażby wypić kawę albo browara, tak? Ale naprawdę nienawidzę tej ignorancji. Ktoś cię pyta, co u ciebie, tak? Więc mu opowiadam, że moje życie nie jest zbyt skomplikowane ostatnio, bo dzielę je na pracę i sen. Pracuję, jestem kierowcą ciężarówki i w ogóle tego i ludzie to już ignorują, tak? Lub typ znajomych, których jeszcze bardziej nie lubię, jeżeli już zagadają, że pytają się, co u ciebie, albo rodzinka też czasami, jakaś tam lekka ciotka z Ameryki, którą widzisz kurna raz na 15 lat, pyta się, a co tam u ciebie? Ja mówię, no jestem kierowcą ciężarówki. Powinieneś jeszcze tam jeść, pójść na jakieś studia podyplomowe, albo coś tam tego zrobić, powinieneś być kierowcą, no nie masz ambicji na życie w ogóle, tego, takie coś. Mnie to nie spotyka, ale znam ludzi, których to spotyka i to jest tak śmieszne, że osoba, która widzi cię raz na 10 lat, wmawia ci, że popełniłeś życiowy błąd, bo na przykład jakiś chłopak mówi, no jestem tym, na przykład, nie wiem, pracuję, jestem kierownikiem magazynu jakiegoś tam w firmie typu Obi czy coś, zatrudniłem się. O mój Boże, a ja myślałam, że ty jesteś jakimś, rozumiesz, maklerem, albo że w banku pracujesz i w ogóle, a ty jesteś kierownikiem magazynu i twoja praca polega na tym, że ty dajesz dyspozycję magazynierom, że to załadować, to jest szczyt twoich ambicji. Powinieneś, nie wiem, tutaj tego, to robić, tamto. Już nie mówię o dzielaniu się w życie prywatne, tak? Czyli, o, nie podoba mi się ta twoja dziewczyna, ja myślę, że coś tamtego. Albo, nie wiem, powinieneś mieć już dwójkę dzieci w twoim wieku i w ogóle ja w twoim wieku, to już wiesz, tego, tamto, nie? Słuchajcie, mnie to po prostu, na mnie to działa jak zdetonowanie bomby, bardzo destrukcyjnie. Jeżeli ja kogoś pytam, co u niego się dzieje, to się dzieje, to jest jego droga życiowa, jego wybór. Nawet jeżeli on nie czuje się szczęśliwy w tym momencie, no to spoko, no. Życzę mu wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i 5 zł, jak mówi Wiesław Szywka. Ale nie, po prostu nie sugeruję komuś, słuchaj, ty nie powinieneś, kurwa, nie wiem, być, nie pracować w sklepie Biedronka na kasie, bo ty się, kurwa, marnujesz tam, tak? Słuchaj, weź, poszukaj na Oliksie roboty albo na, nie wiem, na jakimś portalu praca.pl czy coś, znajdziesz porządnego, kurwa, taki facet z ciebie, nie masz jaj czy coś, nie, słuchajcie. Tak nie można, a w te święta najczęściej tak to bywa, że tak to się dzieje i tak to już jest. Więc jest jak jest, słuchajcie, i to mnie w tych świętach bardzo wkurza, a najczęściej pseudoeksperci, którzy nic nie wiedzą, tak? Mam takiego jednego wujasa, to jest siódma woda po 10 kisielu, który też był kierowcą ciężarówki i tam czasami się mnie pyta, Sam 100 metrów na rondzie prosto, drugi wyjazd. Mówię, że ciężarówką. No i na tym się kończy, bo zamiast zapytać się mnie o jakieś tam kwestie albo jedyne losowe, to on mi opowiada, jak kiedyś jeździł kamazem i że teraz to ma to dobrze i w ogóle nie jesteście zmęczeni w ogóle, bo kamazem to było ciężko. Ja nie mówię, że kamazem nie było ciężko, tylko że my też jesteśmy pomęczeni, słuchajcie. Ja w tamtym tygodniu, w piątek, przyznaję się bez bicia, jak to ktoś ogląda, kto jest bardziej... To już będzie wiedział, czemu taki miałem piątek, jaki miałem. Słuchajcie,
piątek zaspałem godzinę do roboty. Dlaczego zaspałem piątek godzinę do roboty? Poniedziałek. Dzień na 15 godzin pracy, 10 godzin jazdy. Wtorek. Dzień na 10 godzin jazdy, 15 godzin pracy. Środa. Dzień na 9 godzin jazdy, ale na 15 godzin pracy. Czwartek. Dzień na 9 godzin jazdy i dzięki Bogu na 12 godzin pracy. Organizm był już tak wymęczony, bo ja nie śpię w samochodzie tutaj, tylko tak, muszę to jeszcze po robocie zrobić papierologię, wszystko tego, poprzepinać na czepę. Muszę poskładać pewne rzeczy, zdać raporty i w ogóle. Muszę dojechać do domu, zrobić zakupy. W domu muszę pomieszkać, czyli oporządzić się, zjeść kolację, umyć się. Człowiek wchodzi na internet już nie, żeby obejrzeć kawałek filmu, tylko żeby pozałatwić sobie sprawy i położyć się spać i stać godzinę przed robotą, żeby się uszykować i dojechać do pracy. Więc mój organizm odmówi posłuszeństwa. Zamiast wstać o 4, obudziłem się o 5 i patrzę na dwa smartfony i co widzę? Opuszczono dwa alarmy, opuszczono 4 alarmy, tak? A budzik, jeszcze radio budzik obok mnie, napierdzielał z całej pydy, ja go nie słyszałem, słuchajcie. Więc ja jestem przemęczony chronicznie i to zawsze, praktycznie, ale ja nie narzekam na to, bo taki sobie wybrałem tryb życia. Kiedyś miałem jeszcze gorzej i dawałem radę, więc dla mnie to tam, wiecie, małe piwo przed śniadaniem. Tylko chodzi o to, że ludzi nie interesuje, tak? Każdy chce wykrzesać na drugim jakąś swoje zdanie, swoją opinię. I mam takiego jednego kolegę, nie powiem, który to jest kolega, to znaczy to nie jest mój kolega, tylko to jest kolega mojego brata, z którym miałem często styczność, no bo jak się przebywało kiedyś z bratem, no to ten kolega był, który za każdym razem, kiedy mnie spotyka, na szczęście nie widziałem go już 5 lat, wmawiał mi, że popełniam za każdym razem życiowy błąd i że muszę robić coś innego. Sam teraz tam nie wiem, co on robi, mniej więcej, tylko znam jego historię jakoś tak zakreśloną, że chyba nie za bardzo mu poszło, ale nie to, że się z tego cieszy, tylko chodzi o to, że wszystkim wmawiał, bo był niby pseudointeligentny, a sam wpadł, że tak powiem, pod pantofel. Tylko tyle powiem i to jest właśnie to, że jeżeli spotykam kolegę, słuchajcie, z którym miałem mnóstwo wspomnień i historii w szkole czy na studiach i widzę go, to chcę wiedzieć, co u niego, czy jest fajnie, czy w ogóle. Kilka krótkich zdań, ale ja go słucham. Ale jak ktoś mi mówi, co u ciebie i już połowę zdania cię ignoruje, to dziękuję bardzo. Nie, naprawdę. Tak. I to jest właśnie syndrom tych świąt wszystkich świętych. I sprawa jest taka. Kupiłem 2 tygodnie temu nową kurtkę, tak? Sobie. Ale nie idę na cmentarz w tej nowej kurtce, żeby się pokazać, że mam nową kurtkę, tylko po prostu mam nową kurtkę i nie pójdę w starej, która jest podarta, bo ja wziąłem ją do roboty przez tam przypadek i mi się podarła, tak? Bo zahaczyłem o blachę i poszedł sznyt. Nie pójdę w niej, ale pójdę w nowej kurtce, tak? Ale nie będę mówił, patrzcie, jaką mam nową kurtkę, zjebistą, oglądajcie się wszyscy. A mój styl jest taki jest. Mam dredy, chodzę w arafatkach od wielu lat. Chociaż kiedyś mi oskarżono, że jestem chyba islamistą, czego po prostu się brzydzę, islamu. I wiecie, czemu noszę arafatki? Arafatki noszę dlatego, bo mi się podobają. Kiedy weszła na nie woda, stwierdziłem, że to jest 100 razy lepsze niż szalik. Ja nie mogę nosić szalików. Od dzieciństwa mam coś takiego, że jak mam na sobie szalik, to czułbym się dusił. Po prostu jakbym się dusił. Nawet kiedyś byłem z tym u lekarza. Lekarz powiedział, że niektórzy ludzie tak mają, że organizm ma odruch warunkowy, który po prostu, no że masz wokół szyi coś, jakiś pasek, no i wydaje ci się, że jesteś podduszany, tak? Dlatego wtedy mam odruch kaszlu, muszę to rozwiązać. A arafata jest zajebista, dlatego że przede wszystkim jest bawełna, owijasz dookoła szyi, masz luz i przede wszystkim szalik nie ochroni ci tutaj klaty, tutaj mostku przed zimnem, a tu masz taki trójkąt, który cię chroni. To jest bardzo dobra sprawa. Poza tym arafata jest bardziej, jak mi się bardziej podoba, tak, szalik to jest szalik, tak, arafatka jest zajebista, praktyczniejsza moim zdaniem i bardziej stylowa i pasuje do mojego stylu, bo odkąd ją noszę, chyba noszę arafatkę, żeby was nie skłamać, 2005 roku, 2007, 10 lat noszę arafatki. I arafatki wyszły z mody, już nigdy ich nie nosi. Ja noszę arafatę, bo lubię, mam arafatki 3. Tą arafatkę kiedyś dostałem, bodajże 4 lata temu, czy 5 lat temu. Miałem moją pierwszą arafatkę, kupiłem od w Allegro, od takiej
pani, która jeździ często do Egiptu i kupowała je tam, sprzedawała je na pniu. I słuchajcie, ktoś mi zajebał tą marynarkę. Ktoś mi ją ukradł po prostu. I ja zadzwoniłem do tej pani i się zapytałem, wie pani co? Pani na pewno nie kojarzy, ale ja 2-3 lata temu kupiłem od pani marynarkę. I mówię, ktoś mi ją ukradł, czy ma pani takie jeszcze, czy coś? I powiedziała, wiecie co ta pani powiedziała, że nie ma, ale niedługo znowu jedzie. I mi sprowadził. Sprowadziła i sprzedała tak po takiej samej cenie, co wtedy. Mam oryginalną alefatkę z Egiptu, kupioną, bawełnianą, świetną, naprawdę. I jeszcze mam jedną alefatkę, którą 2 lata temu znalazłem na ulicy. Po prostu podjechałem pod parking, pod urząd miasta i pod tym urzędem miasta. Jeszcze jak jeszcze wjechałem na parking, to ten chodnik, który był przed tym parkingiem, był pusty. Ja po prostu, słuchajcie, w samochodzie szukam tych papierów, które miałem dokumenty, tam załatwić swoją sprawę, jeszcze tam zadzwoniłem, wykonałem krótki telefon, wychodzę na ulicę, leży arafada na ziemi. Oglądam się, no bo ktoś ją zgubił, tak, ale nikogo nie ma. Nikogo nie ma i mówię sobie, no ale jak jej nie podniosę, no to zmiecie ją na ulicy, samochód przejdzie, będzie po arafacie. No ale tak jeszcze ją wziąłem, czekałem, może ktoś przejdzie, nie przyszedł nikt, więc ją wziąłem, tak. I mam 3 arafatki. Także nie wiem, może ktoś pomyśleć o mnie też w ten sposób, że o, patrz, tak, dredy sobie zrobił, o, patrz, ta w arafacie chodzi, o, glany czy coś. Taki mam styl. I tu jest, wychodzi jeszcze jedna złota zasada na temat tego, jakie ja mam podejście do ludzi ogólnie. Stacja LPG. Od wielu lat mam podejście, że mam absolutnie w dupie to, co ludzie o mnie myślą. I mam totalnie wywalone na to, że jakaś babka, którą znam na co dzień, która przeważnie ubiera się standardowo, na przykład w dresy, bo lubi, nagle ubiera futro z norek albo jakiś tam tego i jest blans, makijaż jak na po prostu na wesele. Mam to głęboko gdzieś i ja przeżywam to w zupełnie inny sposób. Ja może jestem konserwatystą, tradycjonalistą, ale uważam, że każdy strój niezależnie od tego powinien być po prostu czysty i schludny. Także na cmentarz ubiera się normalnie, ale bez przesady, tak, że tam nie wiem, czy coś. Nawet gdybym miał płaszcz, a chciałbym mieć kiedyś płaszcz taki fajny, nie wiem, czy na Wszystkich Świętych bym go ubrał, bo ja nie lubię lansu. A to, jak mi widzicie teraz, no to jest mój normalny wygląd. Mam dredy, mam arafatę, mam bluzę. Mam bojówki na sobie, tylko że zamiast klanów mam buty robocze, tak? To jest mój strój i tyle. I naprawdę nie obchodzi mnie, co ludzie o mnie myślą, jak mnie zobaczą, że nie mam na sobie butów galowych, spodni galowych, garniturowych i nie jestem w płaszczyku i w marynarce, tak? Bo wypadam. Kto tak powiedział, że wypadam? Ja tam nie jestem dla ludzi, tylko jestem dla siebie, dla mojej rodziny, szczególnie mojej babci, którą kocham na życie. I jestem tam dla tych refleksji trochę, tak? Chociaż refleksji będzie mało. Dzisiaj wapujemy, tak przy okazji, USA Tabako, ale to nie jest wersja z wielbłądem, tylko to jest wersja po prostu tabako. I tyle. Staram się coraz, bo ostatnio wróciłem do fajek normalnych i już to odczuwam finansowo i zdrowotnie. I mam tu paczkę fajek, no, ale... Ale wolę jednak to i sobie tak dzisiaj jadę refleksyjnie może trochę, dlatego postanowiłem, że to nagram, bo się nie widzieliśmy. Nie wiem w ogóle, czy ktoś obejrzy ten film, czy ktoś zrozumie, o czym to jest. Stacja LPG 500 metrów. Po prostu taki jestem i takie mam podejście. Mam tylko nadzieję, że nie na szczęście u mnie w mieście są 2 cmentarze. Znaczy jest jeden cmentarz, ale są 2 części. Stary cmentarz i nowy, oddany kilka lat temu do użytku. I po prostu mój dziadek leży już na tym nowym, gdzie jest, będzie mniej ludzi, co mnie bardzo cieszy, bo będę mógł trochę tam spokojniej być. Jedyne, co mnie tam, że tak powiem, niepokoi, to brak miejsc parkingowych. Bo, słuchajcie, osobiście wam powiem, że ja bym poszedł na cmentarz pieszo. Lub rowerem. No, pieszo bym sobie poszedł na ten cmentarz, tak? Ale muszę zawieźć babcię. Miejsc parkingowych będzie mało, samochodów będzie po prostu tyle, że nie będzie gdzieś szpilki wcisnąć, ale no niestety, no
babcia jest schorowana i dałaby radę dojść. Na pewno dałaby radę dojść do cmentarza, ale na cmentarzu będzie zimno. Babcia będzie przez całą mszę siedziała na zimnej ławce, zmarznie i po prostu ja odpalę wcześniej samochód, nagrzeję go, włączę... Niepotwierdzona kontrola prędkości 600 metrów. Włączę klimatyzację, jak słyszycie, mamy kontrolę prędkości. Jedziemy sobie 49 na godzinę. Zobaczymy, jak to będzie. Może na alkomat mnie wezmą, nie ma problemu żadnego, jeśli coś. Fajkę odłożę, żeby nie było, że mam coś w rękach. Jeszcze zwolnię tempomatem. Teraz jestem w ogóle fajnie wystawiony, bo jest pusto prawie na drodze i ma tylko mnie. Ale widać, że panu policjantowi nie uśmiecha się mnie zatrzymać, bo tutaj się nie da gdzie zatrzymać. Także jedziemy dalej i dzisiaj tylko jeden rozładunek, na szczęście. Prosty rozładunek. Mam naczepę, gdzie mam pojemnik na pasy i deski, tak to wszystko się schowa. Chłopaki zdejmą, ja odbiorę papier. Powrót, pauza na powrocie. Jeszcze tylko oczywiście rozmowa z moim przełożonym, który ma problemy ze sobą. I wolne. Wolne do... Może do czwartku. Do czwartku mam wolne. Ja pierdzielę, dwa dni wolnego. To jest nawet więcej, bo to jest dzisiaj pół dnia. Licząc, bo ja zawsze liczę tak, że dzisiaj nie jestem w pracy, ale dzisiaj jeszcze sobie jadę, także na spokojnie. Na spokojnie. Jeszcze, póki nagrywam, wiem, że długi film i w ogóle, wybaczcie mi to, ale dawno mnie nie było. Powiem wam coś o jeździe w święta. Jeżeli mówimy o tym aspekcie, słuchajcie, takim pozytywnym jeździe w święta. Pracowałem w jednej firmie, busem jeździłem, w której był taki zapieprz, i tak było trzeba dużo porozwozić towaru po klientach, bo termin gonił, a naprawdę tego było no setki, a jeśli nie tysiące. Woziłem worki z nasionami, no tyle wam powiem. I zdarzyły się takie dni, że jeździłem w Wielkanoc, niedzielę wielkanocną, poniedziałek wielkanocny, w majówkę, pierwszy, drugi, trzeci. I chyba w porze ciało, z tego co pamiętam. Tak, jeździłem w takie dni. Co jest fajnego w takich dniach? Jeżeli mamy, załóżmy, że dzisiaj jest niedziela wielkanocna i jedziemy sobie, wszyscy są w chałupach. Siedzą przy stołach, jedzą. Nam oczywiście żal ściska dupsko, jak cholera, bo powinniśmy sobie siedzieć z rodziną, stuknąć się jajkiem i życzyć sobie wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia i 5 zł. To my jedziemy w trasę. Ale za to drogi są puste, jeździ się po prostu wspaniale. Nawet, słuchajcie, policja jest bardziej wtedy wyrozumiała, bo jeżeli ja jadę i mnie policja kontroluje, to jeszcze mi współczują, że muszę jechać, tak? Zdarzyło mi się także w dni, kiedy już są święta, nie że ludzie jadą na te święta, tylko są już tam w domach i w ogóle, wszyscy świętują, chleją i ten. Jeździ się troszeczkę inaczej, ma to swój klimat, a nawet bym powiedział, że ma to swój urok w pewnym zakresie. Lecz nie mówię, żebym chciał. Nie mówię, żebym chciał, bo bym nie chciał. Ale ma to swoje jakieś tam cechy i po prostu wtedy się nawet fajnie spokojnie jeździ. Okej, kończąc to nagrywanie tego filmu, który dzisiaj opublikuję, to sobie obiecuję w ogóle żelazną zasadą, że muszę to opublikować dzisiaj, czyli 31 października 2016 roku. Chciałbym wam życzyć, abyśmy w te święta 1 listopada zmienili mentalność i sposób myślenia, że idziemy na cmentarz po to, żeby trochę podumać na temat naszych zmarłych. Mało tego, żebyśmy pomyśleli, nawet jeżeli osoba, którą znaliśmy, a która zmarła, była naprawdę niezbyt pozytywną postacią, to jednak, żeby znaleźć w tej osobie ziarno pozytywów, czyli wspomnienia tylko te dobre, nie te złe, że nie zawsze nasza ocena zgadza się z tym, co ta osoba w życiu robiła. I żebyśmy przez śmierć i odejście naszych bliskich, znajomych w końcu pomyśleli, że najważniejszy w życiu jest człowiek, a nie przedkładać miłości i uczuć pozytywnych z człowieka na zwierzęta. Że ponad zwierzętami, ponad tym jest człowiek i my jesteśmy najważniejsi. Druga osoba.
Tego bym chciał, żeby ludzie w końcu zrozumieli, że nie można być dobrym dla zwierząt, a nie dobrym dla ludzi, tylko żeby być dobrym dla dobrych ludzi, trzeba być dobrym po prostu. Tego bym wszystkim życzył. Życzyłbym wam przede wszystkim spokoju w te święta i powiem wam tak. Ja wiem, że wielu z was dzisiaj otworzy Jacka Danielsa, Stoka, Krupnik i w ogóle, ale posłuchajcie. W 2007 roku, kiedy było Halloween, ja sobie pomyślałem tak, większość ludzi pójdzie grać, a ja zrobię coś innego. I wtedy bardzo zagłębiłem się w zjawiska paranormalne i odkryłem wiele ciekawych rzeczy. Może wy też odkryjecie coś. Obejrzyjcie lepiej jakiś horror albo poczytajcie horror, niż macie grać. Bo potem wyjedziecie na drogi i może was spotkać przykra niespodzianka, czego nikt nie chce, ale wszyscy musimy współpracować ze sobą. Bo najważniejszy, słuchajcie, jest człowiek. I z tym słowem, że tak powiem, żegnam was w tym momencie i widzimy się w następnych filmach, w następnych odsłonach, w których już będzie więcej trochę o pracy, mniej takich filozoficznych wywodów. No ale mam nadzieję, że wytrzymaliście, a jak wytrzymaliście, to się bardzo cieszę. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.